Dzień dobry, ja nazywam się Paula Markowska i reprezentuję Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Witam Was wszystkich w Domu Kultury Kadr na drugim panelu dyskusyjnym w ramach Nocy Rzemiosła 2022, czyli Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych. Noc Rzemiosła ewoluowała w 9-dniowy festiwal. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie owocne w nowe wnioski i o może trochę bardziej precyzyjną diagnozę tego, czym jest dzisiaj rzemiosło i jaką relację ma z nowymi technologiami. Panel poprowadzi Gosia Herman z naszego zaprzyjaźnionego projektu Pracownie. I Gosiu, oddaję Ci już głos, przedstawisz dzisiejszych naszych gości i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam wszystkich i pozwolę sobie przedstawić moich dzisiejszych rozmówców. Iza Sawicka, pracownia ceramiczna Glinoteka. Celowo nie mówię nic więcej, bo zaraz będziemy o wszystkim rozmawiać od samego początku. Konrad Baron, kuźnia Barona, nasz kowal. I Kacper Schiffers, Schiffers Jewelry, czyli pracowni jubilerskiej. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, dlaczego jesteście rzemieślnikami, jeżeli można tak powiedzieć, i jaka była w ogóle wasza droga do tego, żeby zacząć zawód rzemieślniczy wykonywać? Dzień dobry. Ja w ogóle sobie dzisiaj wracając ze wsi, bo przyjechałam trochę wcześniej, żeby się z Państwem spotkać, uświadomiłam sobie, że pierwszy raz pomyślałam o sobie, że jestem rzemieślniczką, jak ty tak mnie nazwałaś, jak się spotkałeś chyba 2 lata temu. I co to pokazuje? To pokazuje, jak to słowo teraz właściwie moim zdaniem nie ma definicji. I zaczęłam się zastanawiać przed tym panelem, co to dla mnie znaczy, bo moja historia wyglądała tak, że ja przez wiele lat pracowałam w korpo. Prowadziłam przykładne życie warszawskie i w pewnym momencie poczułam, jak bardzo mocno brakuje mi sensu, brakuje mi tego, żeby żyć zgodnie ze sobą, brakuje mi przede wszystkim sztuki, o której marzyłam od samego dzieciństwa. No i już nie będę Państwa zamęczała całą historią, natomiast w pewnym momencie poczułam totalną miłość do gliny. Zainspirowała mnie książka mojego życia Śmiertelni, nieśmiertelni Kena Wilbera, po której oprócz tego, że właśnie zaczęłam medytować, to zaczęłam również dotykać gliny, się nią bawić. I trafiłam do szkoły ceramicznej. I na początku w ogóle, dopóki nie trafiłam do tej szkoły, tak naprawdę z ceramiką mi nic nie szło. Jak trafiłam do szkoły, nagle się okazało, że to jest totalna pasja i połączyłam ją jeszcze z inną moją pasją, fotografią. Natomiast wracając do pytania, co jest bardzo ważne, że ja tak naprawdę marzyłam, żeby być artystką. Wow, muszę być artystką, robić wystawy, rzeczywiście jakieś wystawy popełniłam, coś tam porobiłam. I tak naprawdę dopiero teraz mam wrażenie, zaczęłam bardzo doceniać po prostu rzemiosło. Gdzieś tam poczułam, że artystką mogę bywać, ale żeby nią bywać, to potrzebuję mieć jakąś taką świadomość, że jestem po prostu porządnym rzemieślnikiem. I chyba tyle. Więc wydaje mi się, że jestem rzemieślnikiem, czasami mi się zdarza bywać artystką, nawet przez chwilę po prostu już. Konrad? Dzień dobry, mam na imię Konrad Baron. Mi z kolei na artystę nie wystarczyło, dlatego jestem rzemieślnikiem. Rodzice moi byli, są artystami. Na mnie zabrakło, ale kochałem to, co oni robili. I żeby nie pójść w ich ślady, czego też oni nie chcieli, żebym został złotnikiem, zostałem kowalem, zostałem w branży metalowej. I tak naprawdę cała moja historia zaczyna się w momencie, kiedy czekam na rodziców, żeby oni skończyli pracę i z nudów zaczynam coś robić w metalu. I to jest mój start. Ten metaloplastyczny, gdzie z nudy, po prostu. To ja może tak uzupełnię, bo też tutaj dla wszystkich obecnych, my wszyscy się tutaj znamy, bo osoby, które są na tym panelu, są też bohaterami naszych materiałów, więc dopytam cię też o tą twoją dosyć tradycyjną ścieżkę, jeżeli chodzi o jakby dyplomowanie tego bycia rzemieślnikiem, bo wiem, że ta twoja ścieżka gdzieś tam o tego czelednika zaczepia. Tak, to, mimo wszystko, mimo chęci tworzenia. Poszedłem na studia, chciałem być archeologiem, bo to też była moja pasja. Skończyła się już na studiach. No i pojawiła się możliwość wrócenia do marzeń z dzieciństwa i tego zabijania nudy, czyli do metalu.
Udało mi się dostać na termin do Kowala, do mistrza Kowalskiego. Tam stwierdziłem, że właśnie archeologia to już nie to. No i zacząłem się uczyć rzemiosła, bo nie uczyłem się jako artysta nigdy. I tak naprawdę obecnie dla mnie ten tytuł czeladnika, który objawiłem pod Lublinem, to jest tak naprawdę pusty papier, ale go mam. Jestem dyplomowanym czeladnikiem kowalstwa. Nikt mi nie może zarzucić, że nie jestem rzemieślnikiem. Okej, jeszcze wrócę potem do tego wątku, ale powiedz, Kasper, jak było u ciebie? U mnie to w zasadzie... Dzień dobry, przepraszam. Nazywam się Kasper Szyfers i jestem złotnikiem. U mnie to był taki trochę złożony proces, dlatego że trochę było takie piętno jakby rodzinne. Może nie tyle co piętno, ale byliśmy od pokoleń związani z metalami. Akurat i z brązownictwem, i ze złotnictwem. Ja akurat gdzieś tą drogę chciałem porzucić i w ogóle się tym jakby nie zajmować. Chciałem naprawiać świat, więc też na chwilę byłem na archeologii tutaj jako kolega. Też taka chwilowa przypadłość, po czym zrezygnowałem. No dalej szukając swojej drogi, pokończyłem szkoły związane z tym zawodem. No i też nie tylko, bo był też epizod kilkuletni na inżynierii, na budowie dróg i mostów. Gdzieś to akurat mi się przenika z tym złotnictwem, bo bardzo mi pomaga te różnego rodzaju wyliczenia wytrzymałości materiałów i tak dalej. Natomiast skończyło się tak, że zatoczyłem wielkie koło po różnych zawodach i skończyłem w tym miejscu, w którym jestem, czyli zajmuję się złotnictwem. Okej, okay, no z tego, co mówicie, to trochę też na tym mi dzisiaj zależało, żeby te wasze ścieżki były troszeczkę bardziej zróżnicowane, bo chciałabym, żebyśmy sobie troszeczkę podywagowali o tym, jak to tak naprawdę jest z tym rzemiosłem dzisiaj, bo już tutaj Iza zaczęła o tym, że tak naprawdę ta definicja nie jest taka bardzo oczywista i też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Natomiast chciałam was zapytać, jakie według was właśnie wpływ na rzemiosło ma to, że w dzisiejszych czasach trochę właśnie mniejszy nacisk jest na te egzaminy czeladnicze, na to, żeby być w cechu, chociaż wiem, że akurat panowie chyba obaj jeszcze jesteście w cechach, nie wiem, czy to się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy. Więc jak byście ocenili ten wpływ, tą zmianę, która jest teraz? To, co powiedziałeś, Konrad, że tak naprawdę dla ciebie to jest tylko papier teraz. Czy czujecie w ogóle, że rzeczywiście tak jest? No bo w obecnych czasach nic to nie daje. To jest twoja satysfakcja, to jest to, że ktoś do ciebie przychodzi i widzi na ścianie dyplom mistrzowski, czy ladniczy, czy jakikolwiek inny, ale nie ma to żadnego pokrycia w umiejętnościach. Teraz. Kiedyś bardziej, no nie wiem, no bliżej średniowiecza, jeśli chodzi o kowalstwo, no to jednak i wszystkie inne rzemiosła, które były cechowane, to miało to znaczenie, bo to był monopol. Jeśli nie byłaś w monopolu, to byłaś pajtaczem. No nie chodzi o to, że ten produkt był zły, ale był zazwyczaj tańszy właśnie, choćby dlatego, że się nie opłacało składek, że nie było się tą elitą wybrańców należących do cechu. Teraz satysfakcja. To, że właśnie ja mogę komuś powiedzieć, że po dwóch kursach kowalstwa nie jest kowalem. Myślę, że też się zgodzicie ze mną, że osoba, która przychodzi do was, czy spotykacie osobę, która mówi: o, ja jestem ceramikiem, ceramiczką, jestem złotnikiem. Jaki masz w tym momencie dojobek? Co zrobiłeś w życiu? A, byłem na trzech kursach i okej. Okay. No okej, okay, no to w takim razie no, nie jesteś rzemieślnikiem, jesteś troszkę hobbystą, który albo to skomercjalizował i myśli, że jest tą osobą, bo też trzeba byłoby rozgraniczyć artystę, projektanta od rzemieślnika. To tak nie zawsze to samo. Kasper, Iza, chcecie coś dodać? Znaczy może tyle właśnie, że ten dokument on nie potwierdza, nie potwierdza umiejętności takich de facto, jakie mamy,
ale z drugiej strony on ma potwierdzić, no bo to jest państwowy dokument, ma potwierdzić umiejętności, idąc do takiej osoby, patrząc, okej, on ma tytuł czeladniczy czy mistrzowski, no to musi być super, może nie tyle co zdolny, bo jakby zdolności, projektowanie, design i tak dalej, to jest oddzielna rzecz, natomiast to jest osoba, która zna się na tych materiałach, zna wszystkie procedury i jeżeli wypuści spod twojej dłoni, czy to będzie ceramika, czy to będzie, nie wiem, coś związane z kowarstwem, nóż, brama, to będzie, powinno być przynajmniej najwyższej jakości, no bo zna się na tych wszystkich rzeczach, więc to jest takie potwierdzenie, no, w ten sposób może tyle bym dodał. Tylko teraz pytanie, jeżeli tego nie ma, to tym potwierdzeniem będzie ten dorobek? No właśnie, ja nie mam takich papierów jak panowie. Ja co prawda skończyłam szkołę ceramiczną 2-letnią po wielu kursach, które mnie nie satysfakcjonowały. No i właśnie na takich kursach, tych warsztatów ceramicznych jest teraz mnóstwo. I zanim skończyłam szkołę, na takie warsztaty chodziłam i właściwie tam nie było żadnej wiedzy. I ludzie, którzy na ogół często mówią, że jestem ceramikiem, chodzę na warsztaty, nie mają żadnej wiedzy na temat ceramiki, nie mają żadnej wiedzy na temat gliny. Ja właściwie dlatego, że bardzo chciałam się czegoś dowiedzieć, do tej szkoły poszłam i rzeczywiście tam się uczyłam tej technologii, też jakby od strony artystycznej, ale też takiej technologicznej. No właśnie, a wracając do pytania, mam wrażenie, że jednak ten rynek, to rynek po prostu po jakimś czasie pokazuje. Bo tak naprawdę z ceramiką jest tak, że bardzo szybko można zrobić ładną miseczkę. Natomiast już zrobić coś, co się zaprojektuje na przykład, nie? Zrobić coś na zamówienie dla klienta. Ja już robię rzeczy na zamówienie, a teraz się pochwalę trochę. Ale to jest tak, że zrobienie z ceramiki rzeczy, żeby ona wyglądała tak, jak my zaplanujemy, to jest ogromnie trudne. I tu już trzeba cokolwiek wiedzieć. Więc oczywiście można próbować po prostu sprzedawać miseczki, tylko myślę, że sprzedając miseczki, które się wytwarza, to co wyjdzie, to idziemy z tym, to pewnie z tego się ciężko utrzymać. A jednak z ceramiki da się utrzymać, udowodniłam to sobie, więc pewnie po prostu te umiejętności jednak rynek jakoś tam sprawdza. Ja tylko wspomnę, że na egzaminie miałem pytanie, państwowym egzaminie czeladniczym, miałem pytanie o pytania, to nie było jedno pytanie, o gusła, o wierzenia, o przesądy kowalskie, więc to nie zawsze tak wygląda chyba, jakbyśmy chcieli, więc tak, to była moja pięta achillesowa tego egzaminu, bo po prostu ich nie znam. No. Ale udało się zdać. Nie, tak, udało się zdać, to ale... To może było poza konkursem te pytania. Ja akurat też pamiętam, że ty miałeś na egzaminie czeladniczym chyba samą przygodę z materiałem. Nie wiem, czy pamiętasz, opowiadałeś chyba o tym, że zabrakło dla ciebie materiału? No, ja zostałem przedstawiony w ten sposób na państwowym egzaminie, co nie było chyba za socjalizmu jakimś wielkim wow, bo trzeba było przynosić na tamten egzamin swój materiał, swoje narzędzia, wszystko, bo okazywało się, że nie było, ale zostałem przedstawiony w ten sposób na egzaminie i praktycznym i teoretycznym, to jest pan Konrad. Pan Konrad nie uczęszczał na nasze płatne kursy, które się tam odbywają, więc no, było ciężko. No, na egzaminie czeladniczym z kowalstwa, mimo że jakoś nie wspominałem o tym, że rodzice są złotnikami, dostałem pytanie ze złotnictwa. To jest w sumie banalne dla złotnika, ale w momencie egzaminu kiedy człowiek się nie spodziewa tego, żeby powiedzieć, jaka jest średnica zewnętrzna obrączki rozmiaru 12 europejskiej, gdzie szyna ma 2 mm wysokości, no też powiedziałem, że dla mnie ten papier, czy nie papier, tylko dyplom jest takim właśnie sprawdzeniem. No, każdy, szczególnie jak jest młody, ma jakąś wiarę w takie rzeczy. I że w ogóle pragnę być człowiekiem renesansu, odkrywać różne rzeczy, że mnie to ciekawi. No i może dlatego te gusła miałem później, czy aż tak mnie to ciekawiło. Ale no, też dostałem od przedstawiciela Komisji Państwowej to pytanie o zewnętrzną średnicę obrączki. No to... To miało być zaskoczenie. Tak, to było zaskoczenie. To pewnie dlatego, że nie byłeś na tych kursach. Tak, nie byłem na tych kursach. Na tych kursach w sumie też tego nie było.
Zadam wam jeszcze jedno pytanie właśnie trochę o taką tradycyjne rozumienie rzemiosła, bo chciałabym was zapytać też o cechy, bo ty Iza, wiem, że nie jesteś zrzeszona w cechu, ale wy panowie zdaje się, że tak. I chciałam was zapytać, jak to współcześnie wygląda? Czy w ogóle widzicie jakąś korzyść z tego tytułu? I chyba wszystko jasne. Dobrze. To nie będę drążyć tego tematu, idźmy dalej. W takim razie naszym dzisiejszym tematem też poniekąd jest kwestia technologii w rzemiośle. I przynajmniej przez ten czas, kiedy ja odwiedzam pracownię, widzę takie bardzo radykalne opinie na ten temat. To znaczy niektórzy odżegnują się i mówią, że nigdy żadnych technologii do swojej pracy nie będą wykorzystywać i chcą być takimi prawilnymi rzemieślnikami. Inni mówią, technologia jest, korzystajmy z niej. I chciałam was zapytać, jak to wygląda u was? Z jakich technologii korzystacie? Jakie w ogóle rozumiecie? Jak ona pomaga wam w codziennej pracy? Jak ja mówiłam, że łączę fotografię z ceramiką, to przykładem takich prac jest przekładanie fotografii na glinę. Roboczo się nazywa tę technikę fotolitografią albo kserolitografią. I tutaj wykorzystuję komputer, po prostu Photoshopa. I myślę sobie, że oczywiście bym mogła tego nie robić, bo ja korzystam z właściwości tonera, ale równie dobrze mogłabym skorzystać z właściwości ksero, tonera w ksero, bo tak naprawdę to ta technika została stworzona, jak jeszcze były stare ksera, więc można byłoby wziąć po prostu wywołane zdjęcie w ciemni, odbić na ksero i później do tego pójść do pracowni i pracować już dalej i przekładać te zdjęcia. Natomiast tu, gdzie ja sobie skracam tę drogę, to tak naprawdę ja sobie skracam drogę, nie muszę iść do ksero, tylko idę sobie do biurka, które mam obok, korzystam z komputera, nie muszę przegadywać z panią z ksero, gdzie tam ma być więcej kontrastów. Więc akurat ja korzystam z technologii w taki sposób, że dzięki niej skracam sobie tę część, która nie ma wpływu na finalny wygląd pracy. Czyli tak naprawdę mogłam to samo uzyskać idąc do ciemni, później idąc do ksero, a mogę to zrobić po prostu u siebie przy biurku, które jest blisko pracowni. A druga część, taka bardzo ważna w moim życiu, pewnie bez tego bym nie mogła żyć, z tego, z czego żyję, no to jest po prostu oczywiście są social media, to są strony internetowe, to jest non-stop promowanie się na jakiś tam, ja bardzo dużo pracuję na grupach, które są związane z architektami wnętrz, bo to wszystko, co robię, to robię to głównie do wnętrz. No więc bez social mediów bym nie przeżyła na pewno. Dzięki. Konrad? Ja się zatrzymałem na XIX wieku. Jeśli chodzi o technologię, no w kowalstwie dużo się nie zmieniło. Doszedł prąd, wcześniej była, nie wiem, maszyna pajowa czy koło wodne. I ja się w tym momencie zatrzymałem. Tak, oczywiście, jeśli komputer i social media są, bo muszą być, już obecnie się nie istnieje bez tego, czy no, może się istnieje. Nie ma już tego prawa, że cech chroni do mili od miasta, więc mimo, że i tak miałbym duży rynek, jeśli chodzi o Warszawę, ale no nie, trzeba przez to, że też się jest pracodawcą czy w ogóle przedsiębiorcą, trzeba się kręcić cały czas, więc połowa czasu bycia rzemieślnikiem to jest zabieganie o ładny uśmiech w chmurze i o nowych klientów, coraz to nowych, żeby robić zasięgi, żeby iść dalej. No, ja jestem też jeszcze na dorobku, ja jestem raptem w zawodzie 17 lat, nie mam tradycji rodzinnych, jeśli chodzi o kowalstwo. Cały czas. No i to też może dobrze świadczy o wyrobach, które robię, że ludzie nie biorą znowu tych samych wyrobów, jeśli już zamawiają, to troszkę inne, że one jednak służą. To też się zareklamowałem. Tak. Kacper, jak jest u was? No my korzystamy, tak jak wszyscy, z nowych technologii, ale może ja tak porównam to do... Kiedyś widziałem taką starą bardzo rycinę i na tej rycinie właśnie był kowal
I był młody chłopak, który tym miechem pod to palenisko po prostu rozżarzał. I mina tego młodego czeladnika, czy tam małego chłopaka była straszna. On po prostu był tak zmarnowany i tak wściekły, że musi to pompować. Natomiast na następnej rycinie widziałem już jakby, bo to był odnośnik do mechanizmu, który można stworzyć. Widziałem tego samego kowala przy tym miechu. Natomiast już były jakieś kombinacje typu sznurki, przekładnie i bujała się uśmiechnięta kobieta na huśtawce. I ona wprowadzała w ten miech w ruch z uśmiechem na ustach. No i teraz, dlaczego my nie mamy korzystać z tym uśmiechem na ustach, z tych nowych technologii? Wprowadzajmy je w życie jak najbardziej. No natomiast też zostawmy dla tych starych technologii, czyli kucie, rzeczy, których w zasadzie wymaga jakby to rzemieślnictwo. I zostawmy trochę tych starych technik, ale wprowadzajmy również te nowe, czyli tak jak tutaj wspomniałeś, czy to są zdjęcia, social media, cokolwiek innego. Jesteśmy teraz nauczeni tak, że pierwsze co robimy, szukamy, to nie szukamy tego w książce, tylko w telefonie. To już jest nasza baza danych. No, a żeby być w tej bazie danych, no to musimy się pokazywać w tych właśnie social mediach, czy zdjęcia, czy naszych prac, czy naszych twarzy, no bo to jakby jedno z drugim się łączy, że ktoś za tym stoi. To jest też to taki w pewnym sposób rzemieślnictwo, że to nie przyjechało gdzieś tam z daleka, tylko my tutaj stoimy za tym. To zostało wytworzone przez nas. Więc no, tak, ja tak to widzę. A czy w samej, tak? Tu jeszcze chciałbym dodać, że właśnie ta walka, którą cały czas prowadzimy, żeby mieć to, to jest przez to, że jest ta globalizacja całości, że każdy może teraz, nieważne w którym miejscu, sprzedać swoją rzecz. Dlatego też ta nasza walka jest coraz to bardziej, my sami nakręcamy tą walkę, bo każdy chce. I ta ilość osób, która jest w danym momencie, jeśli się nie pokazujesz, nie promujesz, to znikasz, bo jesteśmy przebodźcowani tym wszystkim. Więc tu rzemiosło też ma duży problem, którego rzemieślnika wybrać. To też nie jest takie oczywiste mimo wszystko. No jeszcze chyba pierwszy etap to w ogóle wybranie rzemieślnika, a nie czegoś z sieciówki. Myślę, że to też jest ta decyzja, którą trzeba podjąć i dopiero jeszcze następny krok to właśnie to, co mówisz, przy czym to może być jednocześnie i szansa, i zagrożenie, no bo też możecie z kolei docierać znacznie dalej, ale biorąc pod uwagę to, że też ta konkurencja rośnie. Ja chciałam jeszcze ciebie dopytać, Kacper, jak w ogóle w pracy jubilerskiej też, jeżeli chodzi o takie już rzeczy techniczne, manualne, czy gdzie możesz się wspierać tą technologią, a gdzie jednak jest właśnie to, co mówiłeś, czyli te takie tradycyjne, ręczne techniki wytwórcze? No najprostszy przykład to jest taki, że przenosimy nasze wzory, znaczy wzory, może nie tyle co wzory, ale załóżmy, jeżeli robimy jakąś rzecz dla kogoś, czy sami projektujemy, to przenosimy to do komputera. Czyli żeby już można było ten wyrób sobie obejrzeć w 3D, jak on wygląda, bo jakby niejednokrotnie wyobraźnia ludzi nie jest tak mocna, żeby nawet z tego rysunku wywnioskować, jak będzie ta rzecz wyglądała. Jak my już przestawimy to na ekranie komputera, tą wizualizację, to wszyscy są teraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że to jest zdjęcie i pracujemy właśnie zdjęcia wzrokowo, szybko, akcja, reakcja i od razu widzą, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Rysunki, czy to są w 3D, rysunki w dwóch, trzech, w czterech wymiarach, to nie każdy tak popatrzą niekiedy i tak fajnie, ale jak to będzie wyglądało, nie wiem. Natomiast jak już mu przestawimy w tym ruchu i że to jest na tym ekranie, o wow, super, chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądało, to czasami mam wrażenie, że to lepiej po prostu to odczytują. Technologie u nas tak samo wchodzą nowe, więc ich się używa, czy to są różnego rodzaju wyciągi poprawiające jakby nasze, przedłużające nam życie, tak to w cudzysłowie nazwę, bo właśnie ta technologia BHP, czy palniki, których używamy teraz w tej chwili są już lepiej konstruowane, pozwalające nam uzyskać większe temperatury, chociaż no to jakby zawsze było, ale gdzieś tam przystosowuje się, czy chociażby nawet walce, które służą do walcowania blachy czy drutu, kiedyś było ręcznie, teraz jest ten prąd i już nie musimy tam dyszeć, tylko naciskamy przycisk i ta blacha sobie wylatuje. To nie znaczy, że ona jest gorsza, bo to jest to samo, tylko pomaga nam to zrobić energia elektryczna, więc używajmy tej technologii. No, myślę o takiej technologii i tutaj jakby z każdej dziedziny, no według mnie w naszych zawodach, to ona się pojawia i ona będzie. Czyli gdzie jest ta granica tej technologii, która może tak
specjalnie troszeczkę chcę was sprowokować do tej odpowiedzi, która może sprawić to, że już nie będziemy mogli mówić o rzemiośle. Gdzie według was jest ta granica właśnie technologii w waszej codziennej pracy? Bo jednym z pytań, które mam na liście, to jest właśnie to, bo ja osobiście też uważam, że jeżeli można sobie pomóc, to korzystajmy z tego, czemu nie. Natomiast też zastanawiam się, czy to jest dobry, czy zły trend i właśnie czy są jakieś granice, które warto byłoby zachować. No tutaj trochę też nawiązuję do tego, co ty mówiłaś, Iza, o tym, że ta twoja praca z technologią i w sumie też, tak jak słyszymy tu u Kacpra, to jest trochę przygotowanie się do tego, co i tak trzeba będzie zrobić ręcznie. Tak, znaczy cały czas zastanawiam się, gdzie jest ta granica. I ten pierwszy obraz, który mi się pojawił, bo nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, to jest to, że sobie przygotuję formy, wcześniej wycięte w 3D i ktoś mi je odleje. A później zaczęłam mówić, ale czy na pewno tak jest? A może nadal, jeżeli ja to jednak zaleję te formy sama, chociaż ja nie korzystam z form, ale mam przyjaciół ceramików, którzy korzystają z form i z lejnej gliny. Że dlaczego jednak jest tam też często później, jest jakieś tam dotknięcie tej ręki? I szczerze mówiąc, ja się trochę chyba poddaję przy tym pytaniu. Bo mam wrażenie, że jeżeli to robiłaby wszystko maszyna, czyli te formy byśmy już włożyli do maszyny, no to już dla mnie to już ta granica jest przekroczona. Ale w momencie, kiedy ktoś bierze i sam nalewa z ręki, nie? Że jakby tutaj to jest jakieś tam płynne. Jak to jest przez niego zaprojektowane, sam nalewa i później, nie wiem, wyjmie to i przyklei jeszcze jakąś część. No nie, znaczy dla mnie to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to jest tak naprawdę, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, co czuje. Ja tak na przykład czasami mam wrażenie, że jak zrobię drugą taką samą umywalkę, to już mam się z tym źle. To jest, znaczy, one nigdy nie są takie same, jak już są bardzo podobne. Jak użyję dokładnie tego samego kształtu, tego samego wzoru, tej samej grubości, tego samego szkliwa, to już myślę, Iza, fabryka. Więc nie wiem, ja mam wrażenie, że to chyba każdy powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć sam. Konrad Kacper, chcecie coś dodać? No, jest to chyba w podstawie tej definicji rzemiosła, której trudno jest teraz powiedzieć, gdzie jest to, gdzie jest koniec rzemiosła, gdzie się zaczyna masowa produkcja. Czy osoba, która rzemieślniczo, nie wiem, sama, mając jedną maszynę, wykonuje jakiś przedmiot, nie wiem, powiedzmy zawias, czy jak on zrobi 100 tysięcy zawiasów dziennie, to jest rzemieślnikiem, czy masową produkcją, czy kim? Robi to ręcznie, robi. W którym momencie jest to, że przestaje być to ręczna produkcja, czy w momencie, kiedy odkładam pilnik i biorę szlifierkę, czy jak odkładam szlifierkę, a wciskam guzik na maszynie, czy nawet nie wciskam guzika, tylko dzwonię i mówię, żeby ktoś za mnie wcisnął ten guzik. Gdzie to jest? I z trzeciej strony, okej, no nie można się zafiksować. Jak robię w metalu, to dlaczego ja nie robię tego metalu? Dlaczego nie chodzę z magnesem, czy kopię tam jakąś rudę i nie wypalam jej? No to albo robisz, albo nie robisz. Dlaczego korzystasz z walcajki, z prądu, z czegokolwiek? Przecież to już nie jest ręczna robota. No jak nie? No ale właśnie w tym miejscu możemy pójść dalej i da się zwariować, że pracujemy przy lampie naftowej. Tak to widzę, że nie ma, to jest płynna granica, też dla każdego zawodu jest inaczej. Jeśli właśnie robisz, masz zamówienie na 100 takich samych kubków, ale naprawdę takich samych, bo ktoś chce mieć 100 obok siebie, no to tak naprawdę musisz zrobić tą formę. Tak mi się wydaje, że jak ktoś chce to samo, to też będzie produkt rzemieślniczy. Czy 100 to już jest masówka, czy nie? Czy forma jest czymś masowym? A jak zrobiła sama formę ręcznie, wyskrobała tam pilnikiem przy lampie naftowej i później polewała wszystko własnoręcznie? Kacper, chcesz coś dodać? No nie ma definicji tak naprawdę. Jedyne, co jest tak jakby teoretycznie definicją, no to te papiery czeladnicze i papiery mistrzowskie. Ale według mnie to tą granicą to jest człowiek. I nic więcej, czyli my, którzy to po prostu według mnie robimy. Przyspieszamy sobie pewne rzeczy tą technologią, ale nadal bez nas, no oczywiście są maszyny, które mogą to zrobić, ale nadal w tym procesie jakimś produkcyjnym, czy to właśnie poprzez nalewanie, czy kucie ręczne, a nie maszyną,
tak, że bez udziału naszego tylko przycisk i wszystko startuje, to chyba to jest ta granica, że właśnie człowiek, który uczestniczy w tym, przyspiesza sobie pewne rzeczy w pewnych momentach, kiedy to można, ale nadal zostaje. Nadal zostaje ta praca rzemieślnicza, że ten przedmiot weźmiemy, obejrzymy, aha, tutaj jeszcze muszę coś zrobić, na to się spojrzeć, tu, czy to jest prosto, czy to jest krzywo, a nie, że tak po prostu maszyna leci, ona zrobi, a ja tylko przełożę elementy i to zespoli się w jedną część. Tylko my kontrolujemy też i gdzieś nadajemy ten sznyt tej rzeczy, czy to będzie jedna, czy to będzie pięć. Czy na przykład właśnie a propos tej ilości, czy pan kaletnik, który robi 150 pasków tygodniowo, tylko w różnych kolorach, to on jest rzemieślnikiem, czy nie? Jeżeli robi to ręcznie, szyje, no on jest rzemieślnikiem, a że robi w takiej ilości, a nie innej, bo akurat ma takie zamówienie, super, on jest zadowolony, bo ma pieniądze, jest się w stanie utrzymać i interes mu się kręci. Więc on nadal jest rzemieślnikiem i tylko my jesteśmy tą granicą, według mnie. No myślę, że to jest też chyba, właściwie projekt pracownia się głównie tym zajmuje, żeby właśnie znaleźć te definicje i spróbować je zrozumieć trochę na nowo, bo wydaje mi się, że paradoksalnie kiedyś było prościej, właśnie może przez to, że to całe zjawisko nie musiało się aż tak rozszerzyć, żeby rzeczywiście to jakoś zdefiniować. I co prawda tego nie ma na liście moich pytań, więc będę was trochę teraz zaskakiwać, ale mamy problem może z taką jednoznaczną definicją tego, gdzie rzemiosło się zaczyna, gdzie się kończy. Podobnie jest też z tą rolą. Jeszcze tutaj bym wróciła do tego, o czym ty mówiłaś, Iza, na początku, czyli czy można powiedzieć, że współczesny rzemieślnik to będzie rzemieślnik, który musi być jednocześnie projektantem, wykonawcą, marketingowcem, zespołem logistycznym. Jak wy czujecie to w swojej pracy? Bo też już trochę też o tym mówiłeś, Konrad, że tak naprawdę ta praca rzemieślnicza to jest jakaś część, ale współcześnie jest to jeszcze znacznie więcej. Cech o to dbał. Jak byłaś w cechu i było to właśnie prawo monopolu, to cech o to dbał, żebyś nie głodowała, tylko żeby były te zlecenia. Szło się do cechu, żeby zamówić jakąś rzecz. No oczywiście nie jednostkowo, nie szło się do cechu szewskiego, żeby zrobić sobie buty, tylko do konkretnego szewca, ale duże prace, duże roboty zlecone, no to robiło się przez cech. Ale że cech jest jaki jest i to już jest też kajhaizm. I taka, no, półprawda, półnieprawda. No właśnie, znaczy ja myślę, że my musimy być wszystkim. Znaczy ja przynajmniej muszę. Jestem swoim fotografem, jestem swoim marketingowcem, jestem swoim działem logistycznym, bo pakuję te umywalki. Co więcej, nawet sama, słuchajcie, wymyśliłam, żeby było tu ekologicznie i bezpiecznie, to mam panią, która mi zostawia gazety w takim małym sklepiku i sama gniotę kuleczki i cały karton tych kulek gniotę, mi to zajmuje ze 2-3 godziny. I oczywiście czasami mi wszyscy mówią, weź przestań Iska, po prostu zrób produkcję tych umywalek, ale jakby ja nie potrafiłam się jakby na to zdecydować i dla mnie ma to jednak jakiś tam swój urok. No właśnie, więc jakby jestem wszystkim dla siebie, czyli całą swoją firmą, a ty pytasz jeszcze o granicę, która jest między czym a czym. To znaczy właściwie odpowiedziałaś na to pytanie, bo chodziło mi głównie właśnie o to, jak czujecie tą współczesną rolę waszą w waszych poszczególnych działalnościach. Także jeszcze, jeżeli mogę ciebie, Kasper, prosić o twój punkt widzenia, to... Mój punkt widzenia jest taki, że my tutaj obecni, my jesteśmy właścicielami firm, którzy muszą to ciągnąć. Natomiast rozgraniczając, rzemieślnik to jest osoba, która zna się na danej dziedzinie. Ona nie musi być właścicielem firmy, która ciągnie to wszystko. Nie musi się znać na social mediach, na księgowości, na innych rzeczach, co można kupić, czego nie można kupić i tak dalej. I tym rzemieślnikiem może być osoba, która zostanie zatrudniona w jakiejś na przykład fabryce do kontrolowania jakiegoś tam procesu. Natomiast my jesteśmy właścicielami firm, a jednocześnie rzemieślnikami, jednocześnie marketingowcami, księgowymi i innymi. Więc to jakby tu nie bardzo wiem, jak to rozgraniczyć akurat. Czy to też jest problem w ogóle działalności jedno czy tam kilkuosobowych, że to wszystko się skupia na tym. To nie tylko rzemieślnicy mają podgóję, to wszyscy mali mają podgóję w porównaniu do dużych.
Chciałam was jeszcze zapytać, no bo tak naprawdę wydaje mi się, że trend na rzemiosło nie słabnie. Rzeczywiście w ostatnich latach wiemy, że ten temat wrócił, dużo się o tym mówi. Jest bardzo dużo wydarzeń właśnie, które są związane też z ręcznym wytwórstwem. No a z drugiej strony mówimy trochę o ginących zawodach. I teraz pytanie, czy mówimy o ginących zawodach, czy mówimy trochę o redefinicji tych zawodów? Trochę wydaje mi się, że już wyszedł nam ten wniosek z naszej rozmowy tutaj całości, ale chciałam was zapytać, czy wy czujecie, że jest tendencja wzrostowa, czy że jednak te ginące zawody gdzieś tam w was żyją? Czujecie, że jednak nie do końca jest to tak, że idziemy cały czas naprzód? Znaczy, ja mam wrażenie, że zawód ceramika jest coraz bardziej popularny. I co więcej, mam wrażenie, że ja się rozwijam, to moja firma się rozwija, jak ja po prostu wkładam w to energię i się na tym skupiam. I nie ma żadnego znaczenia, czy jest COVID, czy nie ma COVID-u, czy coś tam, czy trzęsienie ziemi, czy wojna. Po prostu nie ma tu kompletnie wpływu. Oczywiście na przykład na fotografię tę drugą moją nogę miało, natomiast jeżeli chodzi o ceramikę, nie ma w ogóle. I ludzie zaczynają kupować moje produkty i się po prostu nimi chwalić. Ja to widzę, że na początku miałam bardziej takich klientów, którzy rzeczywiście byli wkręceni w rzeczy robione ręcznie i mają wrażenie, że to czują. Teraz dodatkowo pojawiają się ludzie, którzy mają wrażenie, że oni muszą mieć to w domu, no bo przyjdą goście, oni się muszą pokazać, więc muszą mieć ręcznie robione rzeczy. I w ten sposób mam wrażenie, że ta pula tych klientów się coraz bardziej rozszerza, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Czyli nie tylko są ci, którzy naprawdę kochają i marzą o takich przedmiotach i je czują, chociaż tacy cały czas też są, ale jeszcze tacy, że coraz bardziej jest to jakby mile widziane w pewnych kręgach. Przyszłość rzemiosła, myślę, że leży w naszych rękach, jak to pójdzie dalej. Czy nasze przedmioty się obronią z czasem? Bo fakt, jest wielki boom na rzemiosło. Każdy chce mieć rzemieślniczy stołek, szklankę czy cokolwiek innego. Ale czy to nie pójdzie też w drugą stronę, tak jak na przykład z ekologią? Wszystko będzie rzemieślnicze. Od lodów po szklanki. To się opatrzy i znajdziemy coś innego. Zaraz też wejdą nowe technologie, których na przykład jeszcze nie znamy. Mamy już drukarki 3D w domach i to zaczynamy być samowystarczalni. Może jeszcze nie aż tak, jakbyśmy chcieli, ale już możemy sobie drukować przedmioty, nie bardzo nawet wiedząc. Zaczynamy być wszechprojektantami. Możemy sobie zrobić wszystko w domu, wydrukować. I no, są drukarki do metalu, co dla mnie jest, będzie można sobie w pewnym momencie wydrukować płot. Kiedyś to było, no to jest trochę śmieszne, ale czy w pewnym momencie rzemiosło nie ograniczy się już tylko do projektowania, że będziesz sobie kupować projekt płotu, który będzie się podobał, go sobie wydrukujesz. Do niedawna drukarki do złotnictwa były totalnie drogie, było nieosiągalne. Teraz już no, jest to coraz to tańsze i miniaturyzacja tego i postęp, którą ludzkość robi, jeśli tam do któregoś roku ma pojawić się 50% zawodów, które ma wymrzeć, a nowe 50% się pojawić, o których nawet jeszcze nie wiemy, czy to nie będzie zagrożeniem dla rzemiosła, które poprzez to, że każdy teraz może być ceramikiem, kowalem, złotnikiem, czy to nie zrobi nam źle? Czy wypuszczanie z kolei, to też cech regulował, ile może być osób, czy wypuszczanie tysięcy, milionów nawet rzemieślników nie spowoduje upadku tego, że to się wyświechta w ten sposób, że będziemy postrzegani jako rzemieślniczy, to może badziewie. No, nowe technologie coraz tu idą dokładniejsze. Maszyny są już w sumie dokładniejsze od człowieka i są szybsze. Może tam będzie to lepsze rzemiosło w masowej produkcji. Może to się zmieni. Może przestaniemy robić przysłowiowe gówno, które zalewa śmieciem kulę ziemską. Może w końcu zaczniemy robić jako ludzkość coś naprawdę trwałego, jak powiedzmy kiedyś było to rzemiosło, które miało starczyć na lata. No, dziedziczyło się buty po ojcu, no to teraz, no okej, okay, no jak i śmieć. No.
i też jesteśmy do przyzwyczajeni, ale może to się zmieni, może ta moda na to, że to ma być coś lepszego, przemieni się w coś takiego, że będziemy mieć buty jedne fajne, przestaniemy na całe życie albo na pół życia, ale przestaniemy tak konsumować. To też dziś nas lubią i to nas nie lubią. To też jest objaw naszych czasów, jeśli chodzi o social media. Jak się cały czas nie goni, nie zmienia tego, żeby być cały czas na fali, no to może to zniknie. Może pojawi się nowe pokolenie, które już nie musi mieć tego warsztatu, nie musi 20 lat siedzieć w piwnicy i skrywać pilnikiem, żeby do czego dojść, bo zaistnieją z dnia na dzień. Bo się bardziej uśmiechną, bo zrobią coś, nie wiem, głupiego. No, to są nasze czasy, które wchodzą i my możemy już nie nadążyć nad tymi czasami. Nie to, że jestem jakoś tam stary, ale... Jeszcze za chwileczkę też będę chciała do tego wrócić, ale powiedz, Kacper, co ty myślisz? Jakbyś się do tego ustawił? Odnoszę takie wrażenie, że może nie tyle to jest moda, synonim ten rzemieślnik, rzemieślnicy. Natomiast gdzieś to się ludziom przypomniało. Chodzi o to, znaczy według mnie, no, cała globalizacja, ten jakby pęd, gdzie nawiążę do pandemii, która pozwoliła nam trochę wyhamować w pewnych obszarach, a z drugiej strony zauważyć, że są też inne rzeczy na świecie. Nie tylko jakby kupowanie gotowych rzeczy, ale też zauważenie, że nagle o, jest taki gościu, który mi tam przerobi coś tam, okej, super, pójdę do niego. Nagle wzrosła ta świadomość, że idąc do rzemieślnika, to ja dostaję rzecz taką, która jest zrobiona dla mnie, według moich wytycznych. On mi najwyżej może podpowiedzieć, że ale to się nie sprawdzi, bo tu mocowanie czy cokolwiek innego to się urwie, czy przy umywalce, czy cokolwiek. Natomiast też odnoszę takie wrażenie, że to słowo, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, że może być za często używane, to rzemieślnicze, te lody rzemieślnicze, to jest rzemieślnicze, to jest rzemieślnicze. Rzemieślnik to ma być taki synonim jakości, że jak wychodzę od niego, dostaję te buty, tak jak tutaj kolega powiedział wcześniej, że właśnie po ojcu się dziedziczyło, to te buty ja zakatuję, ja je zniszczę, ale pójdę później do tego rzemieślnika, on mi je odnowi, bo ta skóra jest na tyle super jakości, on wie, z czego to zostało zrobione i on mi zmieni kolor tych butów, bo tata miał brązowe, ja chcę mieć czerwony jeden, drugi zielony i on mi to zrobi. Więc jakby ten synonim jakości powinien się kojarzyć z tym słowem, a nie tylko to, że to jest zrobione coś tam wyjątkowego właśnie na przykładzie tych lodów rzemieślniczych. One są fajne, one są smaczne, ale za chwilę będzie żarówka rzemieślnicza, prąd dostarczany w wiaderku przez rzemieślnika. No idąc tym tropem, to tak się po prostu skończy. No w sumie z waszych wypowiedzi takie dwa wątki wyszły, czyli jeden to, że posiadanie przedmiotów od rzemieślników staje się trochę takim premium i dobrem luksusowym, a z drugiej strony właśnie mamy to spopularyzowanie tego określenia, które trochę je chyba, trochę mu umniejsza właśnie, tak jak rozmawiamy o tym, że tak naprawdę wszystko może być teraz rzemieślnicze i rzeczywiście gdzieś te dwa kierunki są dla mnie najmocniej wyczuwalne w tym, co powiedziałeś. I zastanawiam się, czy w takim razie, czego byście sobie życzyli? Jak chcielibyście, żeby może to, co robicie, było rozumiane? No bo tutaj mówimy o tej jakości, mówimy o tej pracy ludzkich rąk, mówimy o różnych kierunkach. Tutaj w ogóle wizja Konrada już otworzyła mi milion przemyśleń na najbliższe tygodnie o tym, co może się tutaj wydarzyć. Gdybyście mieli powiedzieć ludziom, dlaczego warto przyjść do rzemieślnika poza tą personalizacją, to co byście wskazali jakby jako to, co mogłoby was obronić przed tym, żeby jednak ta maszyna, może dokładniejsza, no po prostu nie sprawiła, że pracownie zaczną znikać? Może to będzie trochę infantylne, co powiem, ale powiem. Ja mam takie głębokie przekonanie, że pracując nad przedmiotem dla klienta i czy go tworzymy razem projekt, czy tworzę sama ten projekt, to później tworząc, dotykając te gliny, budując dzień po dniu tę umywalkę na przykład, wkładam tam po prostu swoją energię i miłość do gliny. Jestem więcej niż przekonana, że później ta miłość i ta energia dobra, którą wkładam, po prostu jest w tym pomieszczeniu. Radka, super. No, ja się zastanawiam, jak tu odpowiedzieć na to pytanie i
jest też, to jest dosyć trudne pytanie, czego mógłbym sobie życzyć oprócz zdrowia, to jest, no tak jak już przed chwilą powiedziałem, no personalizacja niekoniecznie musi być czymś, co jest związane z zawodem rzemieślnika, bo może za chwilę będziemy mogli sobie sami to zrobić i już tak to zrobić, jak już totalnie chcemy, nawet już pomijając tego rzemieślnika, który może dodać, a w tym miejscu będzie lepsze zapięcie, bo inaczej się uwiewie, korzystając z jego doświadczenia. Właśnie za rzemiosłem idzie doświadczenie. No ja jestem akurat w metalu pierwszym pokoleniem, więc ja muszę sobie to wypracować, to doświadczenie, ale mam nadzieję, że też nie będę przekazywał tego swoim synom i pójdą inną ścieżką rozwoju, a nie pójdą w kowalstwo. To właśnie kupując od rzemieślnika nie tylko kupuje się kawałek jego duszy i jego serca wsadzonego w to, ale też kupuje się doświadczenie. To jest ten moment, kiedy ja dobieram materiały, bo no, glina glinie nierówna, stal stali nierówna, nie wiem, no, liguje do odlewu czy do pracy, to się wszystko różni. Stopy się dobiera z doświadczenia. Tu nawet nie tyle co personalizacja, tylko właśnie doświadczenie się kupuje w tym drogim rzemieślniczym produkcie. To są godziny, setki godzin pracy, bólu rąk, bólu głowy, przeczytanych niekiedy książek właśnie o tym, żeby wiedzieć, co się robi. To jest w tym momencie dla mnie to rzemiosło, za które się płaci. Ja też nawiążę z kolei do wizyty u ciebie, Kacper, na której trochę przepytywałam cię właśnie z tego, jak wygląda temat biżuterii kupowanej w sieciówkach i dlaczego warto, żebym jednak ciebie dopytała, z czego powinnam tak na dobrą sprawę skorzystać, więc rozumiem, że jest to doświadczenie, jest ta dusza, jest ta wiedza. Czy jeszcze coś byś dodał? Może dodałbym, żeby świadomość kupujących była taka, że ten przedmiot, który jest zrobiony faktycznie przez rzemieślnika, to jest okupione wieloma godzinami takiej po prostu no, katorżniczej pracy, nabranie doświadczenia, czy to skaleczony palec, gdzieś coś tam urwane, naderwane, wiele godzin męczarni nad czymś, coś nie wyszło, robię to od początku i tak dalej, żeby sobie uświadomili, że to nie jest tylko informacje i zdjęcia i filmiki na YouTubie, w internecie, które przeczytamy, obejrzymy i już jesteśmy mistrzami świata i okolic, tyle tylko, że na tym filmiku nie jest pokazane nigdy wszystko, czy w książce. Też trzeba do tego dojść, do pewnych rzeczy. I żeby sobie może ci właśnie klienci nasi uświadomili, że to słowo rzemieślnik, to jest, ono się wiąże z osobą, która ma to doświadczenie i to jest okupione wieloma latami pracy, wyrzeczeń, cierpień, różnych rzeczy niemiłych, ale też tych miłych, bo uśmiech klienta jest najfajniejszą rzeczą. To jeszcze nawiązałabym do tego, co powiedziałeś, Konrad, o tym, że nie chciałbyś przekazywać swojego fachu dalej, bo miałam dla was też przygotowane takie pytanie, że dobrze, a jeżeli dzisiaj słuchają albo będą nas oglądać osoby, które marzą o tym, żeby takim rzemieślnikiem zostać, to nie mamy już teraz instytucji, która może wziąć kogoś pod swoje skrzydła i go przez to przeprowadzić. Trudno powiedzieć, kto jest mistrzem i kiedy stajemy się mistrzem, który może podzielić się swoją wiedzą. Więc jakby tutaj pytanie dwuetapowe. Pierwsze, gdzie ktoś, kto chciałby zająć się zawodami rzemieślniczymi, powinien się skierować? A drugie, czy w ogóle warto? Warto na pewno. Znaczy, mi moja praca daje poczucie, że jestem na tej drodze, na swojej drodze i dokładnie tam, gdzie powinnam być. Więc jakby to, tego się nie da przecenić, to jest najważniejsze chyba w moim życiu w tym momencie. A gdzie? Znaczy, jak ja bym miała... Ja pamiętam, że jak ja szukałam nauczyciela ceramiki, dochodziłam do bardzo różnych pracowni i zadawałam różne pytania. Chodziłam po różnych sklepach, bo często przy sklepach są pracownie. Zadawałam w tych sklepach pytania, co mam zrobić, na przykład, pamiętam to pytanie sprzed wielu lat. Chodziłam, pytam, co mam zrobić, żeby mój wazon nie przeciekał. Jakie miałam odpowiedź? O Boże, dziecko, to 3 lata pracy i doświadczenia. I w końcu spotkałam jedną ceramiczkę, która mi dokładnie odpowiedziała. Dokładnie technologicznie wytłumaczyła mi, co musi być zrobione, jakie warunki muszą być spełnione, że on nie przeciekał. Ja po prostu jej uwierzyłam.
Ja czy po prostu ona mi dała taką wiedzę. Znaczy ja mam wrażenie, że w tym świecie ceramicznym jest trochę tak, że oczywiście każdy ceramik, jak przyjdzie do niego na zajęcia, da ci kawałek gliny, rób sobie. Ale jak się zaczyna dopytywać o takie technologiczne, no nie, chętnie. Nie? Dlatego ja na przykład po prostu wybierałam taką osobę, która odpowiadała bardzo w prosty sposób na moje pytania. Bo tę całą część estetyczną, no to ja sobie sama mogłam zapełnić. Miałam na tyle wyobraźni, jakichś tam doświadczeń moich różnych innych szkół artystycznych, że to sobie zapewniałam. Natomiast ta technologia była mi bardzo potrzebna i zrozumienie tego materiału, bo to tam jest super dużo chemii, tam jest w ogóle totalnie jakieś tam są super trudne rzeczy. Potrzebowałam kogoś, kto troszeczkę weźmie esencję z tego wszystkiego i po prostu mi to przekaże w miarę w łatwy sposób, ewentualnie pokaże mi drogę, gdzie szukać, jak nie wiem. Konrad? Ja muszę się jeszcze troszkę zastanowić nad tym pytaniem. Widzę, że za często mnie łapiesz tutaj. Oddam to pytanie teraz Kasperowi, żeby powiedział, a jeszcze chwilę się pozastanawiam, dobrze? Dobrze, tym bardziej, że wiem, że Kacper, dzieliłeś się swoją wiedzą już. Troszeczkę właśnie mówiłeś o tym, czego nie widać na filmiku. Tak. No ja akurat uczyłem w szkole, wykładałem tam. Ale gdzie się udać? Tak szczerze mówiąc, to jakby szkoła. Szkoła, kursy są taką jakby podstawą, zaczęciem, według mnie, bo każdy może mieć inne zdanie. Szkoła, kursy, to jest jakby taki początek, żeby sprawdzić się, czy to nam się podoba, czy my sobie damy radę, czy nie damy sobie radę. Natomiast następnym krokiem myślę, że musi być jakaś osoba, która pokaże to już na żywo, że my już będziemy mieli styczność z tym codziennie, kilka godzin pracowali. To jakby kurs czy szkoła nie daje nam nic oprócz jakiegoś tam papierku i znikomej wiedzy. Natomiast doświadczenie jest ważne, no, które zdobywamy pracując. Wiele osób myśli, uważa, że jeżeli skończy kursy, czy cokolwiek ma jakiś tam dokument, który szczerze mówiąc niewiele może znaczyć, tak jak Konrad wcześniej powiedział, uważa, że oni już są już specjalistami w danej dziedzinie. Natomiast jeżeli usiądą, tak jak na przykład u mnie do stołu i poproszę ich o zrobienie czegoś, to jest weryfikacja w ciągu kilku minut naprawdę. Wystarczy z mojej strony spojrzenie, aha, dobrze, on się będzie uczył dopiero. On wyciął coś tam w szkole, coś tam zrobił i to jest fajnie, bo mama z tatą mu powiedzieli, ale to jest piękne. Ja to samo słyszałem od moich rodziców, ale super to zrobiłeś. No natomiast jak patrzę na to z perspektywy kilku lat, o Jezus, taka krzywda i to im się podobało. No ale to jest jakby naturalne i myślę, że jakby przejście z tego levelu takiego mamy jakąś świadomość i wiedzę tejż wiedzy podstawowej, kursanckiej, żeby stać się rzemieślnikiem, no to tylko i wyłącznie praktyka. Czyli ktoś, kto się podzieli tą wiedzą, a za chwilę może takich osób nie być. Też bywa za kulisy, dwa razy w miesiącu przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą się nauczyć kowalstwa i od razu im mówię, że ja ich nie nauczę kowalstwa. Nie da się nauczyć zawodu w jeden dzień, dwa dni, pięć dni. Mało tego, ja ich nie nauczę, oni sami muszą się nauczyć, bo to rzemiosło, nie artyzm, nie projektowanie, a praktyka nauczy ich rzemiosła. Tu nie ma drogi na skróty. To nawet właśnie, no, ile byś teoretycznie nie przyswoiła wiedzy, to nie będziesz osobą, która to jest w stanie przełamać w praktyce. No chyba, że jest się jakimś geniuszem, no ale no... Nie, no to w kursach dla mnie obecnie to jest to, żeby zaszczepić tego bakcyla, że ty, fajnie, to mi się podoba, mogę coś zrobić z niczego, biorę tam jakiś kawałek niekształtny i jestem w stanie mniej więcej koślawie coś z tego zrobić. To jest super. I to jest super. To, czy z tego coś wyrośnie, z tego nasionka, które jest zasadzone na takim kursie, to tylko od nas zależy, czy będziemy dalej w to szli, czy nie. Jeszcze taka myśl mi się pojawiła, że szkoły i kursy też uczą zrozumienia, czym jest dana dziedzina. Jak ja szłam na ceramikę, powiedzmy do szkoły ceramicznej, sobie wyobrażałam, że weszłam, pamiętam, do szkoły ceramicznej, dziewczyna robiła na kolega rancarskim. Wow!
nie? I tam, a ktoś obok zrobił talerz, wow. A później nagle się okazuje, że to jest podobnie jak z fotografią, że jest po prostu, nie wiem, 10 różnych prawie zawodów, bo dla mnie jest totalnie kimś innym garncarz, który siedzi przy szkole garncarskim, czy kim innym jest rzeźbiarz, który z wałeczków tworzy jakąś rzeźbę, jeszcze kimś innym jest osoba, która odlewa na przykład właśnie 100 identycznych kubków z maselejnej. Więc szkoła uczy rozumienia, czym jest ta dana dziedzina. I to jest super ważne. I wtedy można złapać sobie jeden, dwa albo trzy, czy tam ile tam wybierzemy tych części, tych rozdziałów, tych rodzajów. I to jest, dopiero zaczyna się po takiej szkole czas, żeby po prostu zacząć nad tym pracować i z tym pracować. Czyli z tego, co mówicie, znalezienie kursu, który pomoże złapać zajawkę, a potem znalezienie człowieka, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, czyli no jednak trochę taka praktyka u mistrza, jakby na to nie patrzeć. I z mojej strony to właściwie były wszystkie pytania. Nie wiem, jak jesteśmy z czasem, spoglądam. Mamy 19, ale możemy mieć teraz takie czas na pytania z widowni. Tak, właśnie chciałam to zaproponować, tylko wolałam się upewnić, jak długo już rozmawialiśmy, czy mamy jakieś pytania, jeżeli chodzi o zawody, które reprezentują tutaj nasi goście. Ja mam pytanie, nawet przygotowałam sobie notatkę. Tak się przysłuchiwałam tego, co mówicie i po pierwsze przyszło mi do głowy to, że no, to bycie rzemieślnikiem odbywa się trochę poprzez taką autointerpretację, że trochę każdy z was mówi o tym, że ta osoba musi stanąć w swojej prawdzie i sama stwierdzić, czy to, co już robi, jest rzeczywiście ręczna wytwórczość, czy nie do końca. I zastanawiam się właśnie też nad tą relacją mistrz-uczeń. Wczoraj podczas panelu padło takie stwierdzenie mistrz-nauczyciel, jako osoba, która właśnie ma wiedzę, doświadczenie, ale też ma otwartość w dzieleniu się tą wiedzą i w ogóle w uczeniu, edukowaniu. I myślę sobie, czy dla niektórych rzemieślników to nie jest sposób właśnie na takie uelitarnienie tego rzemiosła, żeby jednak być może nie dzielić się, żeby powiedzieć, o dziewczyno, to tam lata praktyki, żeby ten wazon nie przeciekał i może to jest ta droga, żeby być no właśnie rzemieślnikiem, takim jednym jedynym, a nie jednym z wielu, tak sobie myślę. Nie wiem, czy wy macie jakieś... Czy lepiej się nie dzielić? Nie dzielić wiedzą? No to znaczy tak zastanawiam się właśnie, dlaczego niektórzy się nie dzielą. Znaczy ja tak myślę, że ty masz rację. Znaczy powód jest dokładnie taki. Natomiast to, że my się podzielimy wiedzą, to nie znaczy, że ktoś nam zabierze chleb. Znaczy jak ja robię też warsztaty, robię warsztaty indywidualne, rozpisuję je tam na ogół na 8 spotkań i mówię wszystko, co wiem. A jak nie wiem, to jeszcze szukam i dzwonię po moich przyjaciołach ceramikach i się dopytuję. Ja mam szansę, że będzie jakiś to totalnie super fajny, ciekawy ceramik i jakby ja się nie boję. Znaczy jakby ja się nie boję, znaczy to, że się nie boję konkurencji. Wiadomo, że każdy się trochę boi konkurencji. Ale jeżeli ja robię rzeczy, które naprawdę czuję, że są, wszystkie słowa mi się ciśnie na usta, że są naprawdę dobre, że się ludziom podobają i jest, mam wrażenie, że w takim momencie, że jestem w miarę... Nikt nie powtarza moich wzorów, powiedzmy. Ja się tego nie boję, więc pewnie to jest metoda na to, natomiast ja uważam, że powinniśmy się tym dzielić, powinniśmy co więcej jakby ten głód jeszcze bardziej tam z tych ludzi wyciągać. Ja po prostu totalnie uwielbiam, do mnie ktoś przychodzi i jest podjarany i po prostu mega chce i chce jeszcze więcej. Znaczy ja czasami, nie wiem, przychodzi do mnie ktoś na indywidualne zajęcia, one na ogół trwają 3 godziny, siedzi 5-6, mówię, dobra, siedzisz za kawałek czekolady dla mnie, bo jakby mam wrażenie też, że to jest takie dzielenie się radością i miłością do czegoś, więc ja uważam, dzielmy się wiedzą, tak. To jeszcze dopytam może o tą właśnie świadomość konsumencką, która się tutaj pojawiła. Gdzie w tym wszystkim jest, gdzie w rzemiośle jest miejsce na świadomość konsumencką i jak można ją zwiększać, bo tak my trochę widzimy w tym, tutaj z ramienia też stowarzyszenia, widzimy w zwiększaniu tej świadomości krok do tego, żeby i zbudować właśnie klienta, który będzie mógł z większą rozwagą wybierać ten produkt, ale też żeby w ogóle spotkać go z rzemiosłem i zastanawiam się, jak wy to widzicie. Jak można tą świadomość konsumencką zwiększyć? Może wy to też robicie na swoim polu? Ja się tylko cofnę do twojego wcześniejszego pytania. Ja jestem osobą, która się nie dzieli wiedzą. Przez za dużo jej poświęciłem czasu i nauki.
żeby komuś sprzedać kilka monopoli, które mam obecnie w Polsce. I nie chodzi o to, że ktoś zacznie to robić, bo rynek jest gigantyczny, tylko że to tak spowszednieje przez to, że ktoś pójdzie i po prostu to rozpowie. I mi trochę szkoda mojego życia na to, żeby ktoś to skrócił do jednego zdania. Zrób to tak. Mi tego jest szkoda. Szkoda mi jest tego, że sam to osiągnąłem, sam sobie to wymyśliłem i ta technologia jest unikatowa. I to też powoduje to, że ludzie do mnie przychodzą, a nie do kogoś innego, do konkurencji. Przez to, że mam monopol, no to nie mam konkurencji. Więc dlatego ja nie... Oczywiście, jak ktoś już jest na tyle blisko, że dzieli go, nie wiem, 2-3 eksperymenty, to wiem, już widzę po tym, co on zrobił, do czego doszedł, że on to osiągnie, więc wolę powiedzieć mu, stary, to zrób to tak, bez już tajemnicy, i wtedy ja liczę na to, że ta osoba, może to zrobi trochę egoistycznie, ale będzie miała dług wdzięczności, że ja jednak tej osobie powiedziałem to i ja jestem w stanie powiedzieć, ale nikomu nie mów. Bo jeśli to... No, akurat mamy tu tajemnicę rzemieślniczą, zakładową. Internet to w sumie niszczy też te lata doświadczeń przekazywanych tych sekretnych tajników rzemiosła, wiedzy przekazywanych z ojca na syna. No to tutaj jestem ortodoksyjny i się nie dzielę jakby z byle kim. Przepraszam, że mówię, że byle kim, bo to mogą być świetni ludzie, ale nie chcę tego robić. Za dużo temu poświęciłem czasu, żeby ktoś właśnie to jak sprofanował. Ale to już jest jakby twój patent taki na coś, co zrobiłeś. A tu mam wrażenie, że chodzi o to, żeby dzielić się tą wiedzą na pewnym poziomie, do pewnego poziomu, jeżeli sobie coś wypracowałeś. To oczywiście, no to ja bardzo chętnie, jak ktoś przyjdzie do mnie, naucz mnie zawodu, to ja go nauczę na tyle, ile potrafię. Ale pokazuję tam swoje wyroby, a ty robisz takie fajne, naucz mnie tego. Mówię, no wiesz, ja dochodziłem do tego w sumie tam 3 lata, a do tego 5 lat i... To są godziny, setki godzin, duże inwestycje, żeby to... Co innego jest zawód, taki sensu stricte zawód, a co innego właśnie te sekrety. Może dla jednych sekretem i pół życia poświęcili to, żeby im wazonik nie ciekł. Wiesz co, no może, znaczy ja tak ciebie słucham i pewnie nie do końca rozumiem twoją pracę. I rozumiem, jakby to mówiłam, że ja chętnie się dzielę wiedzą, taką wiedzą, która w jakiś sposób jest do zdobycia. Ale są też takie obszary, które pewnie niechętnie. Chyba nikomu nie powiedziałam, jakich procent przy moich obrazach ceramicznych, ile procent tlenku kobaltu i innego tlenku, nie powiem, jakiego używam. Ja już chyba wiem. Ty wiesz właśnie. Ale właśnie, że szukałam jakiegoś koloru, nikt mi nie mógł powiedzieć, właśnie żaden z moich nauczycieli nie wiedział, jak osiągnąć ten kolor i ja tam siedziałam i tam jak alchemik na wagę, procenty. No to tego też nie powiem, więc z tym się zgadzam. Ale to jest naturalne, że mistrzowie, którzy przekazywali wcześniej wiedzę, to oni przekazywali te podstawy i żeby ten uczeń nabył umiejętności. A ta właśnie rzecz, którą każdy z nas ma, to takie kung fu swoje czegoś, to nie podamy tego na tacy, bo to było zbyt wiele eksperymentów. Może na łożu śmierci komuś powiem, no wiesz, to, żeby nie straciło. Ale generalnie to każdy zachowuje dla siebie jakieś tajemnice i to jest naturalne, że coś, do czego dochodziliśmy lata i opracowaliśmy jakiś świetny efekt, czy skróciliśmy sobie jakiś czas czegoś, a tego bardzo mało osób o tym wie, albo wręcz nie wie, bo ktoś jest na tyle omnibusem, że na to wpadł, to dlaczego mam nie zachować dla siebie tej tajemnicy? Przekazujemy im wiedzę tą, która jest potrzebna do tego, żeby wystartowali i mieli jakieś umiejętności, żeby stworzyli coś na pewnym etapie. A dalej, no, dostaliście wędkę, to idziecie łowić. No, zwłaszcza, że te rzeczy, które odkryliśmy, te rzeczy nas wyróżniają. Tak? Gdzieś tam się łączą z naszym nazwiskiem, z tym, co robimy, więc wydaje mi się, że oddawanie tego rzeczywiście chyba nawet nie miałoby sensu i jakby no, trochę byśmy oddawali siebie. Nie, ale to się zgadzam, chłopaki, też nie oddaję takich tajemnic.
Czy nie jestem egoistą do końca? Nie, nie jesteś. No. To jest ciekawe bardzo właśnie, jak w innych miejscach macie te granice swoje i tak ponowiłabym to pytanie o tą świadomość konsumencką. Gdzie wy widzicie taką drogę? Czy to są właśnie media społecznościowe i na przykład dzielenie się procesem? Wybiórczo, tak? No bo mówimy o tym, czego nie widać, co jest poza kadrem. No, jak wy to robicie na swoim polu, czy w ogóle? Każdy. Ja sobie obiecałam, że będę robiła, ale nie robię. Ale wyobrażam sobie tak, obiecuję sobie mniej więcej od roku, że będę nagrywała filmiki i na przykład odpowiadała na pytanie, na które najczęściej słyszę od klientów. Czy tę umywalkę można umyć normalnym cifem na przykład? Albo czy ta umywalka jest trwała? Bo ludziom się wydaje, że jeżeli ja coś zrobiłam ręcznie, no to pewnie się zaraz rozsypię. Mam takie wrażenie, nie, w pytaniach. Więc miałam taki pomysł, żeby te wszystkie pytania zebrać i rąbać filmiki na Facebooku, ale jeszcze się nie przełamałam, chyba się boję wideo. Trudno jest akurat w moim zawodzie pokazać, czym jest... Jak uświadomić konsumenta, że zawód jest, produkt jest no, okupiony nie tyle co wyrzeczeniami, ale no, zawód kowala jest i szkodliwy, i niefajny, i usłany chyba częściej porażkami niż sukcesami. Jest gorąco i duszno, śmierdzi. No, żeby ktoś, odbierając ode mnie produkt, też z drugiej strony nie kojarzył tego, bo on chce mieć fajny produkt. On nie chce mieć świadomości, że sam ja tam przy robieniu tego urwałem palec, albo nie wiem, rozwaliłem sobie oko, albo było mi gorąco i wypociłem wiaderko potu. Nie wiem, czy świadomość konsumencka co do konkretnie do zawodu jest potrzebna, żeby wiedzieć, że produkt jest fajny. Jeśli ci się podoba ten produkt, to go kup. Jeśli chcesz mieć rzemieślniczy produkt, to też go kup. Ale czy świadomość konsumencka jest potrzebna w naszym zawodzie, że to się robi albo szybko, albo wolno? Nie wiem, czy jest to potrzebne. Myślę sobie, że to się robi i że wymaga to wielu lat pracy, doświadczeń, prób i błędów, to jest jednak taki wyróżnik pomiędzy przedmiotem właśnie rzemieślniczym. William Morris, nie? Nie. William Morris mówił o tym, że produkt rzemieślniczy powinien się wykazywać właśnie tym, czy no dobry produkt powinien się wykazywać tym, że widać nakład pracy poczyniony w niego. No właśnie, to jak mówisz tym ludziom o tym, że tam jest nakład pracy poczyniony, jak oni mogą to rozpoznać? Czy to chyba zwiększenie ich świadomości, że za każdym takim produktem stoi osoba i ona ma swoje imię, nazwisko, nie jest numerkiem, nie jest kimś podłączonym pod prąd i tam zasuwa, po prostu wylatuje z tej taśmy, że produkty odnoszę, wezmę, porównam do tych lodów rzemieślniczych, że lody rzemieślnicze, no to jest tylko nazwa. A tam pracuje x osób, które po prostu kręcą. To jest może użycie lepszych składników i to wszystko zrobione w jakiś sposób, gdzie jakaś jest procedura. Natomiast tu stricte stoimy my. Tutaj we trójkę, te wprawdzie inne dziedziny, ale ja zrobię pierścionek, tu Konrad zrobi fajny nóż, a tu wyjdzie jakaś super umywalka, gdzie ta osoba to zrobiła, a jeżeli nawet nie zrobiła tego do końca, bo ma dwóch czy trzech pracowników, to cały czas nadzorowała ten etap i ona ma świadomość, że tych umywalek wyszło 46 w tym kolorze i dwie w innym. I cały czas jest ta osoba za tym i można zobaczyć jej twarz, nie jest nikim. Czyli po prostu gdzieś nie znika, tylko można ją prześledzić, można pójść do niej, do zakładu, czy do miejsca, w którym pracuje, zobaczyć jak wygląda, może nie wpuści na zaplecze, bo to też jest takie tabu często, ale ona istnieje, jest i ona to robi. I to chyba najważniejsza jest ta świadomość, że no nie idzie tylko nazwa, tylko jeszcze osoba za tym produktem, która to zrobiła. Taka relacja z rzemieślnikiem.
To znaczy właśnie chciałam też dodać, że właściwie z tego, co mówicie, to trochę nie chodzi o to, żeby pokazać konsumentowi, jak bardzo jesteście umęczeni tym zawodem i jakie to było trudne, tylko żeby właśnie pokazać, że po prostu jesteście dostępni. Czyli tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy odpowiadać na to pytanie, to jeżeli w kanałach społecznościowych, to przede wszystkim powinniście być tam wy po prostu jako ludzie. Może niekoniecznie z tym wiaderkiem potu, ale jako osoby, które rzeczywiście za to odpowiadają. No poniekąd tak, ale to też jest tak, że my tych zawodów, jest to wiaderko potu, okupione wieloma godzinami ciężkiej pracy, ale my nadal nie zrezygnowaliśmy z niej. Tylko mimo wszystko tych trudów robimy. Dlaczego? Dlatego, że lubimy. Lubimy ten nasz efekt, czy na przykład uśmiech kogoś, jak zobaczy tą wymarzoną rzecz, czy, że zrobiliśmy to tak, jak on sobie wyobraził, czy nawet samo sprawdzenie się z robieniem jakiegoś produktu, jakiejś rzeczy, bo twierdzimy, że nie wiadomo, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, a kombinujemy i później dochodzimy do takich wniosków, tak jak tutaj Marzy ma swój jakiś patent, którego nie sprzeda nikomu. I to chyba tyle. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Czy ktoś chciałby jeszcze coś zapytać? Wygląda na to, że nie, więc ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Troszeczkę was przemaglowałam, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale bardzo się cieszę, że się tutaj dzisiaj spotkaliśmy w takim gronie i mogliśmy się zapoznać z tak w sumie różnorodnymi waszymi opiniami na ten temat. Myślę, że trochę zostajemy z tym, że tak naprawdę nie da się jednoznacznie odpowiedzieć praktycznie na żadne pytanie, które sobie tutaj dzisiaj postawiliśmy, ale to miał być panel dyskusyjny. Podyskutowaliśmy o tym, a pozostało osoby możemy tylko już zostawić z tym, żeby same zastanowiły się, co sobie o tym myślą i jak to odbierają. Także bardzo wam dziękuję ze swojej strony. Dziękuję też stowarzyszeniu za zaproszenie, żebyśmy tutaj dzisiaj mogli się spotkać. I dziękujemy bardzo za uwagę.